Jak tu się robi laska? Drodzy, z tej strony kina, witam was w kolejnej nowej serii na kanale. Zaczynamy ze Skyrimem, ale nie tylko ze Skyrimem, bo jest ze mną Magda. Cześć! Słuchajcie, Magda mi będzie pomagać ze Skyrimem, tak jak to kiedyś próbowałam ogarnąć na live'ach. Ja nie ukrywam, że Skyrima zaczynałam chyba 7 razy, nigdy tej gry nie skończyłam. Więc trzymajcie kciuki, żeby tym razem dało radę. No, ja grałam 2 razy i 2 razy skończyłam. Magda jest z tych porządnych, więc Magda teraz będzie mnie... Brakuje mi bodajże tylko 3 albo 4 achievementów, żeby skończyć całą grę. O, widzisz. Brak odpowiedzi Skyrim, a nie ruszył. Nie, Skyrim ma taki fajny myk, że u mnie na ekranie jest brak odpowiedzi, ale na OBS-ie widzę, że się obraz przesuwa. No bo patrzysz nie w to miejsce, co trzeba, wiesz? Czyli mam grać na okienku OBS, okej. Okay. To by było ciekawe, gdyby mi przyszło do czegoś strzelać z odległości. Przepraszam, chciałaś być łucznikiem. Chciałam być łucznikiem, ale Magda mi powiedziała, że żeby być łucznikiem trzeba się dużo skradać. I tak ogólnie, no, to stwierdziłam, że chyba jednak wolę być Starkiem. Tak, mamy Skyrim, piękną dróżkę. Wszyscy to widzieli co najmniej 1 000 000 razy. Myślę, że my sobie część tej drogi wytniemy. No, on tam trochę będzie. No chyba, że. No chyba, że ktoś ma jakiś fetysz patrzenia na zad konia. Nareszcie. Dość już tego. Nie wiem, no pana możesz sobie popatrzeć. Nie udało ci się przekroczyć granicę. Ale Rudolf jest brzydki z twarzy. No to popatrz, że ma ręce skrępowane i wyobraź sobie, co można byłoby z nim zrobić. Gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, kopnąć tak, żeby zaczepił się rękami za ten dynks tutaj. I żeby tak wisiał jadąc? Nie, no ja bardziej myślałam o obdarciu ze skóry, no ale skoro ty wolisz tak, to spoko. Ale zobacz, bo jak go tak przeciorasz tak z 0,5 kilometra, to się tak idealnie przybrudzi i będzie łatwiej zdzierać skórę. Ale już będzie uszkodzona i jak ta torebka będzie wyglądać? No, z gier nie robisz torebki! No, a może wgram sobie moda? No, tutaj kowalstwo jest bardzo rozbudowane, jakieś szwactwo inne też. No. To ja to będę klepać? A bo tu kowalowa była ta, dobra, mogę klepać. Możesz klepać, możesz sobie ostrzyć, możesz sobie tę skórę dziergać właśnie, o widzisz, by się przydał, by były paski skóry do zrobienia jakiejś tam, nie wiem, kufajki czy jakiego buta. O. No mam taki... To jest niemożliwe! Jakieś tatuaże tam ma brzydkie. Stary, szlak. A nie, to mu wystają nitki, cholera. Oj. Czekaj, jak to było wytnę część tej drogi? Tak. Oni se gadają, aby obdzierać ze skóry. Ale wiesz, jak z tej strony skóry ci się nie podoba, zawsze może przewrócić na drugą stronę. Panie generale, już czeka na skazańców. Dobrze, miejmy to już na sobą. Nie, patrzę na te włosy, to wątpię, ale z drugiej strony ta gra już trochę lat ma. Czekaj, tutaj któremuś zaraz chyba głowę zetnął. Tak. Patrzcie. Chyba temu sierocie. Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. W ogóle zakładał sobie specjalny postać, żeby sprawdzić, jak to się wszystko nagrywa, jak to wszystko wygląda. Zastanawiam się, jak ją nazwać. Został Ciulasem. Okej. Okay. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda. Nie możemy go nazwać Brambor? Nie, bo gramy laską. Brambora! Brambora! Spokój, siostra, dla ciebie może być Brambora. Wiesz co to Brambor? Nie wiem. Ziemniak po czesku. Mam grać z taką pyrką? No, jak gorąca pyrka taka, wiesz? Przez co znad ogniska? Chrupiąca? O Jezus. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz, bo będą ci ścinać łeb? No, u nas na wycieczkach szkolnych zawsze na końcu trasy był McDonald's, no u nich mają inne atrakcje. Nie, zaczekaj! Z jednej strony bardziej by mi się podobały te ich atrakcje, z drugiej strony, jeśli to mnie by mieli ściąć łeb, to chyba jednak wolałbym tego McDonald's. To pomyłka! To kolejny.
Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. W ogóle podobno jest w grze mod, że zamiast smoków jest parowóz Tomek. I zastanawiałam się, czy go nie wgrać. Okej. Okay. Tego to nie widziałam. Widziałam, że jest na Majdzie Silpony. O. O, taka rainbow dash z nieba. Ale nie, to bym wtedy nie zabijała. Nie, ale to było, że ty byłeś tym. Wiesz? A, ty byłeś tam. Bodajże. A czekaj, zaraz sprawdzę. YouTube. Aż się kojarzy Kamil i jego jest tam. Lepsze mody do Skyrim. Czekaj, bo ten... Tego zestrzelili. Kim jesteś? Czekaj, bo teraz bromborę będziesz robić. No. Jak tu się robi laskę? No najpierw musisz rasę sobie wybrać. No, a potem będzie gdzieś ciało szukała. Siostra ogarnęła się, co ja zapytałam? Że jak tu się laskę robi. No, to mówi, najpierw robisz ciało, no musisz sobie coś zrobić, żeby mieć podstawę do tej laski, tak? No. Potem będziesz marudziła, że za mała. Dobra, czym ja mam grać? No to poprzeskakuj przez te wszystkie. Ja kiedyś... Nord jest widzisz, jaka brambora piękna. Bo Nord to jest jakby nasz odpowiednik człowieka, nie? No. Nie no, czy... Nieważne. Wysoki elf się za bardzo świeci, jak psu jajca. Mroczny elf jest brzydki. No bo nie jest pod ziemi. Ja kiedyś kotkiem grałam. To znaczy grałam na serii, bo tak. Sama grałam, to pamiętam, że kimś innym grałam, tylko nie pamiętam już kim. No i teraz nie wiem, czy bardziej grać z człowiekiem, czy... Myślę, jaszczurko. Nie, za jaszczurkę dziękuję. Ale siostra człowiek, pokaż... leśny elf, czy tam... Bretona mi musisz pokazać. Aha, z wysokiej skały nie są. No. O, zasady magii to... A ta? Co dają elfy? No to są łucznicy. No jak ty chcesz w Tana iść, no to Nord chyba. A jakby naprawdę grać orkiem? Można, no. Wiesz, zawsze ją jakoś w miarę da radę upięknić. Zresztą, Boże, i tak hełmną bie będziesz miała i nikt nie zobaczy. No, ciężkie wojska chyba takie... Ja orkiem nigdy nie grałam, więc można. Dobra, bierzemy orka. Będzie wesoło. Zawsze robię w grach ładne postacie. Ja nie wiem, o co chodzi, ale dobrze. Ty, jak Geralt! No właśnie miał mówić, że ta zmasakrowana dobrze wygląda. To co, gramy Geraltem? No może być ta, albo dwa razy w prawo jeszcze mi się podobała. O ta. To? No też jest niezło. No to która? To jest taka tajemnicza, zobacz to, oczy takie przyciemnione, będzie branie. Zrobimy z niej jeszcze wampira, to już całkiem. Totalnie. Jezu, nikt jej się nie oprze. Robimy ją taką czarniejszą, czy taką zielonkawą? No tak zielonkawa trochę nieświeżo wygląda, co? To taka czarniejsza. O, może być. Taka ciemna czekoladka. No. Myślę, że powinna być taka konkret baba, nie? No tak, jak ona ma mieczem władać, no to wiesz. No. Co my tu możemy zrobić z twarzą? Chyba niewiele. No, to już nic nie pomoże. Ale taką lekko pyłem możemy sypnąć, zobacz, nie wygląda tak. No. Dzisiaj będzie live z zrobienia postaci. Mhm. Tak, siostra, live. Odcinek. Jest 9:30, ja wstałam godzinę temu, nie wymagajcie za wiele. No, ja wstałam 2 godziny temu, nie narzekam. Czekaj, to trzeba kolor pyłu stawić. Ja ten jasny, ale właśnie jasny by mi dał. Jasny? O ten. Niech tak troszkę kontrastuje. No Boże, zrobi się z niej ciemno. Że taki makijaż, ja taka Karyna, no. No. Nie ma blizn, bo później będzie, że ją stary bije, no. No jak gotować nie mój. Czekaj, barwy wojenne zostają. Ale tam są różne, nie? To idź zobacz, jakie są jeszcze. Cześć, zostawmy te, bo tu jest taki wiesz na makijaż. Chyba, że jej zrobić takie fioletowe, zobacz. Nie lubię fioletowego. Pomarańcz? W sumie możemy
puścić farbę, że z więzienia uciekła, tak? A o, takie żółte. Może być, ale pokaż, jakie są jeszcze inne barwy. Że będzie coś innego, zacnego. To niebieskie za mało widoczne, ten fiolet jest fajny, bezwidoczny. Czerwony, o. Czerwony też, spoko. Takie, zobacz, jasno-czerwony, taka kusicielka. No. Plus, jako że czerwony, to będzie biegać szybciej. Wiesz co, a propos kusicielki, tak pomyślałam, że dobrze, że Anastazja w Greju nie malowała twarzy na czerwono. Jezus Maria. Nie wiem, czy nos zmieniać. Dobry ma ten nos. Nie wiem, czy wiesz, cokolwiek jej tutaj pomoże. No, tu jej raczej... Nie, duże oczy ma piękne, co ja będę zmieniać? Kolor możesz zmienić, na przykład na czarny. Czekaj, bo już nie mogę wrócić. O! Widzisz, może być ślepa na jedno oko. No, chyba podziękuję. Ty, ale czerwone może mieć. No. Te czarne też są niezłe. Mhm. To co, czarne, że tak właśnie kusiła, nie? No. To będzie to. Usta i zostawiamy w... A zobacz, można chyba pomalować. Włosy oczywiście, że je zmienimy. A wróć na te usta. Pokaż, jest kolor. Jest kolor, patrzaj. Zrobię jej też takie czerwone. Jak wejdzie na dicho, to każdy jej. Chyba, że mu głowę odgryzła. Do burdelu i wrzućmy moją postać Eustachego. O Boże. Nie, chyba niech ma te włosy, które miała. Tam powinna mieć gdzieś takie długie. Weź się obróć trochę. Jak? Normalnie capnij za o. I nie się gapi. Capnij za mordę, nie się gapi. A da się głowę obrócić do 360. A spróbuj, może karki skręcisz. Właśnie próbowałam, nie idzie. No. Boże, my już dzisiaj ze skóry obdzierały, karki skręcały, to wiesz. Co dalej? Chyba te są, to też nie, to są takie same, a to mają jeszcze dynksa z góry. A weź tam jeszcze do końca w drugą stronę i jedź. A, tutaj już w stronę łysą idziemy? Tak. No to chyba te z dynksem, nie? No samuraje, no te z dynksem są najlepsze. Dobra, wróć tu mordą. No tak, jeszcze kolor trzeba wybrać. Tak, brzydalu, tak. Czerwona czy biała? Czekaj, zaraz tutaj. Tak się zastanawiam, że i taką blondyną nie zrobić. Czekaj, czytałam gdzieś jakąś książkę właśnie, to było... Jezu, morderstwo w Egipcie Agaty Christie? W każdym razie tam babkę jak porwali, to właśnie przemalowali jej włosy na jasny blond, bo to było oznaka, że jest dziwką. Coś było. To totalnie zostaje blondyna, nie? Nie ma jaśniejszej blondyny? Taka właśnie mega wytleniona, tam było chyba, jedź. Czekaj, bo to w tą był jaśniejsza. Nie, w drugą. Jedź w drugą, zobaczymy. Jedź w drugą. O, widzisz? Prawie takie białe. O. Te takie lekko wpadające w róż. No. Co by jej do makijażu posunęło? Czy ja to jakoś mam wpisać imię, czy dopiero jak potwierdzę? Nie potwierdzisz. Tak, jest idealna. Jak ją miałam nazwać? Brambora. Czekaj, bo mi się nakładka Steam odpaliła. Bora. Tak? Tak. Potwierdź. Patrz, jaka jestem ładna. Co tu robisz? A tak se przyjechałam na ścięcie. Nuciło mi się atrakcji szukam. Co za głupie pytanie? Co tu robisz? No. Wedle rozkazu, kapitanie. Sami mnie przywieźliście, tak? Twoje szczątki zostaną odwiezione do Orsini. Za kapitanem. Ale ja bym chciała, żeby je rozsypali na tym takim z kwiatków takim, o. Aha, super, że sam mogę iść. Nie, oni cię prowadzą. Ulfriku Gromowładny, niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie... A to dlatego mu mordę za... Stumione pomruki. Czyli też z nim gada tak jak z nami. A co ty tu robisz?
O, wiesz, może na jaką łatwą sztukę liczę, czy coś, nie wiem. Tak, generalnie. Trzeba odprawić ostatni obrzęd. Może okaże się, że jakiś jego nieślubny syn przyjechał, on go przez przypadek zatnie. Możliwe. Będę twoją pierwszą ofiarą. Ale w ogóle, ta jeszcze błogosławi, a ten już będę twoją pierwszą ofiarą. Ja już nie mogę słuchać jej pierdzielenia. Nie. Ty się już zamknij, niech już mnie zetną, ja już nie mogę. Moi przodkowie. Ale nie czujesz tu dyskryminacji, że go ścinają tylko dlatego, że jest rudy? Powiedzieć o sobie to samo? Na pewno. No nie ma duszy, więc niewielka strata. Jakiś nieświeży mał krwi się polał. Ale w ogóle to jest najgorsze, że oni tego ani nie odkażą, ani nic, ja tam pójdę, oni mnie zetną, dostanę jakiejś choroby, cholera wie, czy tam jakiś HIV nie panuje, później jeszcze umrę, no co to ma być? Znowu, słyszysz? Nie. Następny więzień. Twoja kolej, więźniu. Bez wygłupów. Mła? Ale ja nie chcę HIV-a. Chociaż jak ja się tam schylę, nigdy nie wiadomo, co oni tam jeszcze zrobią. I mój łebek się nie zmieści w tym, w koszyczku. Tak, bo koszyczek już zajęty. Wartownicy, co widzicie? No cześć, misiu, pysiu, piękny. Musimy mówić, jakie on śliczne. Możemy go zabrać do domu. No, w którymś dodatku było nawet, że można było latać na smokach. No to nie pamiętam, na którym. Dobra, biegnij za tym ciulem. Biegnę. Czekaj, bo mi się obraz rozmył. No to z wrażenia. Dobra, to ja już biegnę na górę. A tam na dole było kosze przeszukać, czy coś. No i rozwalił to. Wieże. Nie, to chyba nic nie ma dla nas. Tu pusto jak... Nie powiem co. A tu se wyjrzyj. Tu se skoczę, opa! Ej, ty wyrywna. No bo. Op. A bo on do niego, dzielny chłopiec, świetnie ci idzie, ja myślałam, że on to do mnie. Toż ty jesteś dziewczynką, zapomniałaś? Fano! No dobra, to jednak ją na burdel sprzedajemy, wstawiamy ją Stachego. No bo jak już tak mówi i chwali, to myślałam, że tak może mnie. No, to Chodakowska to podczas ćwiczeń przynajmniej chwali, wiesz, bezosobowo. Dobrze, świetnie ci idzie. No cześć, Monika, miziu. A ja bym zjadł takie skrzydełko ze smoka. A to tylko jeden. No ostatnio oglądałam odcinek, który z Maćkiem nagrywałam i ja chyba tam 5 razy powiedziałam, jak ja jestem głodna i co ja bym nie zjadła. Więc widzisz, ty masz ten komfort, że ja właśnie się najadłam. Chwilę po jedzeniu gadać nie będę. Masz takie skrzydełko smoka w panierce? Magda mistrzyni. Co robisz? Jem śniadanie. Też na śniadanie. Pierogi. To co, miałam ochotę. Ja szanuję. O! Załatwił panu lód! Wow! Ale wypas! Ciekawy zapłacił. Masz związane ręce. No to mi otwórz! A skopa nie można? Biorąc pod uwagę jej twarz, to mogła też twarzą tam raczej nic nie zaszkodzić. Ty, no to pyta by się zdrapała i została na drzwiach. Jakby to wyglądało. Poczekaj, ładny jelonek. I misiu? No. O, mamy chuśka, a misią kto może być? Spotkamy się w Sovngardzie, bracie. Nie wiem. Nikogo nie przypomina. Chyba misie jest bezosobowy. Możecie nam napisać, kogo wam przypomina misję. Właśnie. Bez tego smoka. Bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Może uda mi się... To jest więcej miśków. Brzych rodzina. No to ściągaj, no.
Możesz wziąć sprzęt Gunjara. Dobra, bierz tego, zmacaj obok. Czekaj, po kłopot niosło. Boże, to tak samo jak w Arka graliśmy. I Guga złapała moje ciało i tortuliła po całej mapie. Gdzie ja już wyszłam z live'a, już mnie, no, nie było. No, z dobrą godziną, ona dalej męczyła moje ciało. No cóż. No i ubieraj się. A co z moim... Jakie miałam śliczne... A co, ona bez spodni biega? No to sobie oddal. Mówisz, jakie ci obiegi? O Jezus Maria, nie popełniajmy więcej tego błędu. Myślę, że nie umiem tak grać, wiesz? Na przybliżeniu. W sensie, że... Ja zawsze... O tak gram. No a miecza sobie jakiego wzięła, czy coś? Załóż sobie to w łapę. Co? No toż ty masz miecz przy sobie. Nie mam. Masz. Broń. O, a to masz założone, dobra. Masz tu porek. Kryję się. Dobrze, że jestem w okrągłym pomieszczeniu, gdzie się nie ma gdzie ukryć, co pewnie mnie nie znajdą. No i czemu na mnie bubrzycza? Bo nie kucnęłaś. No tak ją będę widzieć przy tych cudownych scenkach kończących. Nie wiem, ten tryb używałam tylko jak przeszukiwałam jakieś, wiesz, szpargały na stole. Trzeba było wziąć konkretne rzeczy, nie? A tu masz kuferek, zobacz. O, to jest lepsze. Zabieraj wszystko. Ogólnie klucze nic nie ważą, to wiesz. Jak będzie ci za ciężko, to coś się sprzeda, coś się wywali. Wow. Wino to biorę, nie? Sestra, pijemy. No. A mogę jechać na dwa miecze? Być takim tym podosem? Jeżeli to są jednoręczne, tak, zobacz. Możemy ciebie zrobić na tym. No, klikaj. O, masz. Teraz dwa miecze. Możemy ciebie zrobić na broń jednoręczną. O. I będziesz tak łupała. O, mam hełm i hajs. Ło, cały majątek. Ale no dobra, wystarczy cztery. Proszę cię, no trochę tyłkiem popracuje i będzie. Nie się da za darmo. Już trochę lepiej. To szczerze, że nigdy nie grałam na takiej kamerze, mogę sobie spróbować. No wiesz, jak ci wygodnie, ja ci nie narzucam, tak? No smok się ze mną zgrywa. Gotowe. Wynośmy się stąd, zanim smok zwali nam na głowę całą... Wiesz, sestra, wiesz, że niedługo będzie problem? Że? Że pająki. A! Nie lubię pająków w Skyrimie, są brzydkie. Dzień dobry. Nie, bo tak myślę właśnie, że zapomniałem się powiedzieć, że my ogólnie w Skyrim chcemy się skupić na dodatkach, nie na głównej fabule. Owszem. Mhm. Właśnie nie pamiętam, który dodatek pierwszy wchodzi. Czy ten z kultystami, czy... Bo ogólnie to były kultyści, wampiry... I jeszcze coś, tylko nie pamiętam co. Aż sobie zaraz zobaczę. Ale jak coś, to możecie nam coś tam napisać, jeśli... Jak to... A, weź wszystko, ry. Ja mam problem, bo ja w tego Skyrima gram w oknie i ja tak nie do końca widzę dolny pasek, gdyż gram w oknie takim fullscreenowym rozmiarze. Jak gram za postaci, to mi oczy łzawią. Kto już tu bije? Chyba biorę naszego, ale... Aha, Dragonborn był z kultystami i był nowy świat. Siostra. Co? Brat, to jest to, co mam, nie? Karwaszy nie mam. Nie wiem. Póki jeszcze udźwigasz, zbieraj wszystko, będziemy sprzedawać, będą hajsy. No. No i będę musiała te gołe duchy oglądać, no dzięki. Ciebie z tobą jarno.
A czekaj, był Skyrim Dragon Ball, a drugi był... Downguard? Nie, nie widziałam go od czasu pojawienia się smoka. Siostro, to jest taka książeczka ze Skyrim. Co możesz poczytać? Ogólnie jak jakieś książki widzisz, to zawsze je czytaj, bo na tym uczysz się różnych skilli też. To jest... nie obracam. O, a Downguard był z tym... z wampirami. Ale pierwszy wchodzą chyba kultyści, bo oni są od 8 albo od 10 levela. Mi się wydaje. Jej. No jedziesz z tym zamkiem, jedziesz. Nie lubię takiego otwierania, nie jestem w tym mistrzem. O, masz książeczkę czarów, bier. To biorę wszystko. I teraz właź wykwipunek. Przedmioty, weź księgi. I klikaj na to. I się nauczyłaś. To może sobie dojechać na jednego miecza i na jedną łapkę czary. To znaczy, wiesz co, jak ustawiasz sobie tam szybki wybór tych wszystkich, nie? To tam później już poustawiam, jak ty się trochę nauczysz. To właśnie na jedynce zawsze miałam broń, a na dwójce, jak na klawiaturze klikałeś dwójkę, to ci na rękę przeskakiwało leczenie. No, w magii. Więc to było dość często spoko, też ogień. Czy ja właśnie zmarnowałam wytrych, bo tu nic nie ma? Tak. No, tam chyba w tych celach ogólnie średnia coś jest. No to... Zobacz, czy tych trupków nie można przeszukać. Których trupków? No wszystkich. No. Wiesz, słuchaj kości, ale hajsa zawsze znajdziesz. Gdzie szkielet miał to złoto? W kości ogonowej. Poszedł pana szata, bierę, to pewnie będzie warte miliony. Umyjemy podłogę. No tak, zawsze sobie trzeba znaleźć jakiś ten. Opa! Ja myślę, że my w ogóle dzisiaj w odcinku dojdziemy sobie do tej pierwszej wioski. Czekaj, do... Niebiała grań to drugie. Wierz mi się, nie wiem czemu ze złotu ryją, ale to nie to. Czekaj, zaraz zobaczę. Mapa. A, bo ty jesteś jeszcze... Co? Nic, bo myślałam, że już jest, że tak powiem, wolność, a tu nie ma. O, zabij ją. A w ogóle sobie później przy dupasa wynajmiemy jeszcze. No tak, bo za tobą tutaj laski biegają. No tak myślę, że to będzie dobre. Laski, czy jakiego faceta się weźmy? Zawsze wiesz, jak facet umrze, to niewielka strata. Prawda. Rzecz napuszcza, o, do tego idziemy. A bo on powiedział, że się poddaje, a ja go... Sorka! Za późno usłyszałam, sorka! Bo uczę się uprzedzić, nie? No, tak trochę. Ciup. Działa. Siostra, tu gdzieś niedaleko będą pająki, nie? Tutaj chyba jakiś jeden siedział, nie? Bo tam jakiegoś ciecia jednego zniewolił czy coś. To czekaj, czy ja misję tutaj... mylę. To broń muszę zmienić. Pokaż właśnie ten cesarski miecz. On ma 9, a nasz żelazny? 8. O, to tamten jest już lepszy. O. Ale teraz też co łuk muszę ogarnąć. Ale to weź na ten, to weź tamto, słyszysz, ten cesarski miecz, najedź na to. No. No i weź F, żeby to weszło do ulubionych. Dobrze, tak, wiemy. No. Okay. I teraz weź sobie, wybierz ten łuk, który chcesz. No. Jeden. No i też dodaj na F. Teraz wyjdź z tego wszystkiego. Wyjdź do Q.
I tutaj właśnie najedź na ten i daj na dwa. Dwójkę po prostu kliknij, a tamto na jeden. I teraz wyjdź z tego wszystkiego i klikasz jeden, to masz te bronie. Klikasz dwa, masz ten. Ja to uwielbiam. Tam miałeś sekiewkę chyba. Cofaj tu. Spokojnie. Tu hajsy, ja o. Tu się dalej idzie. A ja tam wiem, gdzie ty idziesz. Tak, tam się idzie. Gdyś hajsy przegapiła, no a potem co? Drwal nie taki tani. W sensie kanapka drwala. Owszem. Fuck. Jak ładnie. To na przyczajeniu możesz iść. Kucnij. Cię nie będą widzieć. W razie bu. O, tutaj cię już nie widzą. No, to taki, o, na chudych nogach to tam. W ogóle dzisiaj w nocy, wiesz co? Kurde! Już zasypiam i właśnie w taki sposób widzę, że pająk mi po pajęczynie się nade mną, wiesz? Tak spuszcza na mnie. Jezus Maria, nawet nie chcę myśleć. Oczywiście mi się to śniło. No, ale tak się zerwało nagle. Czy ja muszę to ograbiać? Ograbiaj, bo to można sprzedawać. To 21 buteleczka kosztuje, no to no ładna cena. O, masz amety 120. Tylko ty teraz już też za bardzo nie szalej z tym. To znaczy... Zgarnieniem wszystkiego? Tak, bo już ci się kończy miejsca. Ale dojdziemy do Puszczy Rzecznej, to się wysprzedajemy. Dobra, ja z tym... Znam tęszego kowala. Przygarnie wszystko. Ten początek gry się tak jakoś w miarę kojarzy. W ogóle już mam pół godziny. No jak przychodziłeś 7 razy, no to wiesz. Też mu kojarzyło. To mam ogarnięte. No. Czego czepiesz się, misia? A to nie trzeba go zabijać? Trzeba, bo on ja świąt ci walnie. Daj jedynkę. O, walnie. Ślicznie. Weźmy sobie skórę, będzie nam ciepło w zimie. No i strzały odzyskałeś, widzisz. Tam flaszka leżała. Taka zdolna jestem. Gdzie flaszka leżała? O. Którym się tu biega szybciej, tym się skradasz, tym idziesz wolno. Shiftem? Czy R? No właśnie shiftem. R chowasz broń. Dobra, i tak już wychodzisz. Owszem. Gdzieś ci się śpieszy? No, ale wam mogę powiedzieć, że wstępny plan jest taki, że będą dwa odcinki w tygodniu. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Tak. Tylko oczywiście dwa krótsze odcinki, a nie dwa po 40 minut. No, ogólnie jak chcesz, możemy tutaj zakończyć. Później sobie już dojdziemy do tej Puszczy Rzeczeń, bo to niedaleko. To można tak zrobić. No, daj bodajże F5. Tak, szybki zapis zrobiony i dziękuję. Jej! No i zadanie zrobiłeś przy okazji. To teraz zrobię F5, jak już skończył gadać. A ty zawsze wiesz. Żebym nie musiała tego słuchać jeszcze raz. Dobra, Mysyki, mamy nadzieję, że nowa seria wam się spodoba. Tak naprawdę pomysł został podsunięty przez was. Mnie przy tym nie było. Także cóż, owszem, ciebie przy tym nie było. Trzymajcie kciuki, żeby udało mi się ogarnąć Skyrima. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam. Skilla ze mną była Maza. Trzymajcie się i cześć! Pa.